Cześć, witam serdecznie w kolejnym nagraniu i dzisiaj będzie takie nagranie, które zawsze wywołuje we mnie dużo emocji, dlatego że to jest taki trochę mój temat życiowy, ale pewnie też temat życiowy wielu z nas. Chciałabym pomówić o czymś, co według mnie jest największą potrzebą człowieka, albo jedną z największych potrzeb człowieka, czyli potrzeba autonomii, samostanowienia, wybierania w zgodzie z własną wolą. Według mnie to jest nasze święte prawo. Być tym, kim jestem. No i niestety, kiedy przychodzimy na ten świat, no to jeszcze może na początku rodzice nas przyjmują takim, jakim jesteśmy, ale powolutku, czy szybciej, różnie to bywa, zaczynamy być urabiani. I to, co jacy jesteśmy, nie podoba się bardzo często naszym rodzicom. Chcą nas ustawić, włożyć pewne ramki, wychować na dobrego człowieka. I bardzo często następuje coś takiego, że my tą autonomię swoją i to bycie sobą rozdajemy na drobne. Dlatego, że dziecko, małe dziecko, boi się, że nie przetrwa bez rodziców. Rodzice są jego fizycznym zabezpieczeniem życia. Dziecko zależne i fizycznie, i emocjonalnie od rodziców. Więc dla tego przetrwania i dla tych skrawków warunkowej miłości my tą autonomię oddajemy. Czasami bardziej, czasami mniej. Wszystko zależy od tego, jak bardzo rodzice mogli sami być, sami mogli o sobie stanowić. Jeśli sami byli wolnymi osobami, no to nie wchodzili na granice dzieci. No ale wychowaliśmy się w takim kraju, w jakim się wychowaliśmy, w takiej, a nie innej kulturze. Było dużo nakazów, zakazów i co wypada, co nie wypada. I autonomia, prawda, nie były zbyt dobrze widziane. Więc nauczyliśmy się to oddawać. I co gorsza, kiedy mówiliśmy tą prawdę, kiedy właśnie chcieliśmy postępować w zgodzie z sobą, to w nas to krytykowano, wyszydzano, potępiano, zawstydzano. Więc te nasze pragnienie życia w zgodzie z sobą, to, co się w nas zadziewało, to, co było w nas prawdziwe, zaczęliśmy odpychać. I bardzo często te części nas, które walczyły o tą prawdę, zostały zdemonizowane. Kiedy dziecko jest takie buńczuczne, buntownicze, no to oczywiście jest sprowadzane do parteru, tak? I ta jego wewnętrzna siła, ta walka o siebie jest demonizowana, jest spychana w cień. Dlatego, kiedy później już wracamy do siebie, chcemy odzyskać te części siebie, wrócić do swojej własnej autonomii, nie zrobimy tego bez zajrzenia w cień. Nie ma takiej możliwości. Dlatego, że właśnie w tym cieniu jest Twoja największa siła. Właśnie do tego cienia zepchnięto to, co w Tobie było najbardziej prawdziwe. Tam wszystko jest. Dlatego jest tak ważne tam zajrzeć. W mojej własnej podróży ja na przykład miałam ogromny problem z agresją. I byłam krytykowana za to przez członków rodziny i też sama siebie karciłam, źle o sobie myślałam. Karałam siebie. Myślałam o sobie potworności. Ale to nie pomagało. To nakręcało to kółko, bo człowiek, który myśli o sobie źle, może tylko postępować źle. Nie ma innej możliwości. I jedyne, co mi pomogło, to było właśnie odwrócenie tego. Zamiast siebie krytykować, zamiast siebie potępiać, ja musiałam przestać siebie potępiać, ja musiałam zacząć zadawać pytania. Co się stało, że tak się zachowałaś? Co cię poruszyło? Co cię zdenerwowało? Sama do siebie musiałam zadać sobie pytanie. I odkryłam. Kurde, jakie to było odkrycie. Że to, co mnie doprowadzało do szału, tam do szału, wkurwiało mnie, to było to, że nie mogłam o sobie stanowić. Że nie mogłam być autonomiczną jednostką. Że musiałam się pytać, prosić, błagać. Że nie mogłam chcieć tego, co chciałam. Nie wolno mi było. No. I wtedy zobaczyłam, dlaczego ja miałam te wybuchy złości?
Innym powodem też takich wybuchów złości było to, że mówiłam na przykład jakąś swoją prawdę i ktoś, żeby ją zdyskredytować, mnie poniżał, wyśmiewał to, nazywał mnie w pewien konkretny sposób. I to też bolało, dlatego że dla mnie to była prawda, a ta osoba nie dość, że dyskredytowała tą prawdę, to jeszcze nazywała mnie jakimś epitetem. Więc zaczęłam przyglądać się tym zapalnikom, które wywoływały we mnie tą agresję. I zobaczyłam, że ta agresja nie była zła sama w sobie, że ona stała w obronie mojej integralności, a wychodziła w taki, a nie inny sposób, bo była zepchnięta w cień. Bo ja sama się jej wstydziłam, bo ja sama jej nie chciałam, bo ja sama mówiłam o niej źle. Więc ta agresja wyłaziła jak taki wielki potwór. I zauważcie, że dzieci, które się buntują, które są buńczuczne, to są właśnie te dzieci, które mają ogromną, silną potrzebę autonomii. To są te, które nie skapitulowały, które się nie poddały, które dalej walczą o swoje, które nie pozwoliły się zdeptać. Bo wiele dzieci zostało złamanych, ale są tacy, którzy się nie dali. Ale przez to, że się nie dali, no to są właśnie określani epitetami. To są właśnie określani, że są tymi, którzy wywołują problemy w rodzinie. Ale gdyby się przyjrzeć tej rodzinie, to nie z tym człowiekiem jest problem, tylko z tą rodziną. A to jest to, co często nam wmówiono. To jest wszystko przez ciebie, to tylko ty wywołujesz te kłótnie. Jak ciebie nie ma, to jest spokój. Spokój? Czy pozory spokoju? Jak wielu z nas wychowało się w rodzinach, gdzie nie było miłości, nie było szacunku, było bicie, obrażanie, poniżanie. W wielu rodzinach był alkohol. I jak my się tam czuliśmy jako dzieci? Czuliśmy spokój? To w ogóle była rodzina? Czy my się baliśmy swoich własnych bliskich? Baliśmy się tych, którzy mieli nas kochać? Taka jest prawda. I my często tego nie chcemy widzieć. My często chcemy o tym zapomnieć. Ale ten żal, złość, smutek, których wtedy doświadczaliśmy, to dalej w nas jest. I trzeba do tego wrócić, jeśli człowiek chce być zdrowy. W mojej podróży tylko to zadziałało. Dopóki od tego uciekałam, tłumaczyłam, mówiłam sobie, teraz już jestem dorosła, co tam będę wracać do tego, to ciągle odreagowywałam i ciągle, gdziekolwiek się pojawiały te zapalniki, no to wychodziła ze mnie ta agresja. Dopiero kiedy ja zaczęłam do tego wracać i się przyglądać, co wywoływało we mnie agresję? A u ciebie to może być smutek, zawód, żal. Przyjrzyj się, jaka jest dominująca emocja w twoim życiu. Przyjrzyj się temu. Bo ona cię zaprowadzi do miejsca twojej siły. No. Tak jak kiedy ja przestałam tą agresję w sobie oceniać, to ona przestała być zniekształcona. Mogłam ją zintegrować w sobie, żeby zacząć stawiać granice i zacząć mówić to, co jest dla mnie ważne. Dlatego, że ja się teraz dzielę wieloma rzeczami. I z jednymi rzeczami ludzie się identyfikują, a z innymi nie. Z jednymi rezonują, a z innymi nie. I tak powinno być. Ale ja nie mogę się bać mówić o tym, co ze mną rezonuje, nawet jeśli to nie rezonuje ze wszystkimi. Albo ze wszystkim w danej osobie. Ja teraz w sobie ćwiczę taką postawę, to co się we mnie zadziewa, to co dla mnie jest prawdziwe, ja tym się dzielę. I nie każdy to zaakceptuje i nie każdy się z tym zgodzi. Wręcz powiedziałabym, mogą być tacy, którzy na przykład przestaną mnie oglądać, bo powiem o czymś, co totalnie nie zgadza się z ich światopoglądem.
I to też jest ok. Ale to, czego mnie nauczyła właśnie agresja, to było to, że ja już się nie musiałam za siebie wstydzić. Że ja miałam prawo mówić swoją prawdę. Nawet jeśli to się komuś nie spodoba. Nawet jeśli stracę w czyichś oczach. I dzisiaj miałam taki test od życia, bo wrzuciłam wczoraj informację na Facebooka o tym, co się teraz zadziewa. Jak na przykład astrolodzy tłumaczą to, że dużo osób teraz jest pobudzonych i wychodzą silne emocje. I nie każdy musi w to wierzyć. Absolutnie. Są tacy, którzy nawet im to się z ich światopoglądem nie zgadza i to jest okej. Ja wrzuciłam taką właśnie informację na Facebooka i wielu osobom to gdzieś tam pomogło, bo aha, to teraz ja rozumiem, czemu ze mną się działo to i to. Ale była osoba, która napisała: tym postem straciłaś u mnie szacunek. No. I pierwsza reakcja, pojawiły się silne emocje. O Boże, co ja zrobiłam? Ona mnie nie będzie lubić. Już nie będzie czytać tego, co piszę. Już nie będzie mnie słuchać. Koniec. I wiedziałam, że to jest stare. Boże, jakie to jest stare. To jest dokładnie to, czego ja się bałam całe moje życie. Że kiedy powiem to, co gdzieś tam ze mną rezonuje, kiedy podzielę się czymś, co dla mnie jest prawdziwe, to stracę w czyichś oczach. I to było to, co mnie ogromnie, przeogromnie stopowało. Nie mogłam wyjść do ludzi, nie mogłam powiedzieć swojej prawdy. Ja się często gryzłam w język. Mówiłam to, co myślałam, że ludzie chcą usłyszeć. I w domu, w rodzinie, wśród przyjaciół, wśród znajomych. I przyszedł w moim życiu okres takiego czasu teraz, kiedy niezależnie od tego, czy to się komuś podoba, czy nie, ja się dzielę tym, co we mnie rezonuje. I to się może zmienić. Ja przechodziłam przez różne rzeczy w moim życiu, przez różne filozofie, przez różne metody, przez różne zgrupowania. I gdzieś tam każda z tych rzeczy pomogła mi w mojej podróży życia. I są takie, które zostały i są nadal, a są takie, które odeszły, bo moje postrzeganie się zmieniło i to, co jest na przykład w danej filozofii, już ze mną nie rezonuje, albo jest za małe, albo nie określa tego, co jest dla mnie teraz istotne. Ale to, co dzisiaj przeżyłam, czytając ten komentarz, to był taki dar, dlatego że ja mogłam wejść w kontakt z tym, co jeszcze we mnie było, bo nie miałabym reakcji, gdyby to we mnie jeszcze nie było. Więc ta osoba wyświadczyła mi ogromną przysługę, bo mogłam usiąść z tym uczuciem, przytulić we mnie tą Magdusię, która się wystraszyła. Co ja powiedziałam? Ale przecież powiedziałam to, co ze mną rezonuje. I zauważcie, jakie to jest ciekawe, że kiedy ktoś mówi o czymś, w co my nie wierzymy, albo co nie jest dla nas prawdą, to pojawia się: straciłaś szacunek w moich oczach. Tylko dlatego, że inaczej myślę? Tylko dlatego, że coś innego mi pomaga niż tobie? Zobaczcie, jak to jest niesamowicie wpisane w nas, jak my nie pozwalamy innym ludziom mieć innego światopoglądu. I teraz, kim ja jestem, żeby mówić tej osobie, że ona się myli? Ja nie mam prawa. Dlatego, że dla niej coś innego jest ważne, coś innego jej pomaga. Coś innego jest jej prawdą. I ja nie mogę teraz narzucać mojego myślenia na jej autonomię. Także była to dla mnie bardzo ciekawa obserwacja. I kurczę, zobaczcie, jak to jest. My tak się dziwimy, że są wojny, że ludzie, nie wiem, atakują siebie nawzajem. No ale to się właśnie od tego zaczyna. Ty nie możesz myśleć inaczej niż ja. Ty musisz myśleć tak jak ja, a jak nie myślisz tak jak ja, to tracisz w moich oczach. I to bardzo często słyszymy jako dzieci. I uczymy się nie mówić tej naszej prawdy. Wstydzimy się jej, chowamy ją. Nie mówimy o niej głośno. I wtedy nie możemy być wolni. Dlatego
żeby do tej wolności wrócić, żeby tą autonomię w sobie odbudować, to trzeba właśnie zajrzeć w ten cień, zajrzeć w to wszystko, co było w nas odrzucane i co my nauczyliśmy się odrzucać, żeby wreszcie w sobie zintegrować tą pełnię. Bo jak będziesz mieć w sobie tą pełnię, jak będziesz kochać te części siebie, które zostały odrzucone, będziesz siebie kochać miłością bezwarunkową, to stajesz się automatycznie samostanowiącą o sobie jednostką. I wcale nie stajesz się wtedy samolubny, wcale nie odrzucasz wtedy ludzi, właśnie wręcz przeciwnie. Przez to, że w sobie akceptujesz, integrujesz to wszystko, co było brzydkie, niefajne, co było nazywane złym, potrafisz to zaakceptować w innym człowieku. Ok? Tylko dlatego, że ja zaczęłam szanować swoją prawdę, to nie zdenerwowałam się na tą dziewczynę, że ona mi narzuca, tylko pobyłam ze swoimi emocjami i widzę ją w jej świecie i widzę siebie w moim świecie. To jest dla niej ważne. Tak jak dla mnie jest ważne to, co ze mną rezonuje. I tak samo dla ciebie, jak ty oglądasz jakikolwiek filmik, czy cokolwiek, co ja piszę, weź tylko to, co z tobą rezonuje. Absolutnie nie bierz całości. Ja nie jestem odpowiedzią na wszystkie pytania. Ja się mogę też mylić. Moja prawda nie musi być twoją prawdą. Zresztą Buddha fajnie powiedział, nie wierzcie w nic, co ja wam mówię. To jest bardzo ważne, żeby sprawdzić na sobie, przetestować, doświadczyć. Ja też mam ludzi w moim życiu, którzy są dla mnie jakimiś mentorami, czy osobami, na których, którym ja się przyglądam. Ja też nie biorę wszystkiego od nich. Biorę tylko to, co w danym momencie mojego życia ze mną rezonuje. Co jest dla mnie w tym momencie pomocne. I ja to muszę przetestować, ja to muszę sprawdzić, jak to u mnie działa. Ja jestem bardzo praktyczną osobą. Ja za długo już siedziałam w teoriach, które miały być piękne i przynosić jakieś rozwiązania, ale one nie działały. Dalej było tak, jak było. Dlatego dzielę się tym, co u mnie zadziałało. Czy to zadziała u ciebie? Nie wiem. Przetestuj. Zobacz, co się w twoim życiu zadziewa, kiedy siebie oskarżasz i oceniasz, a kiedy siebie przytulasz. Po prostu to sprawdź. Także, kochani, pielęgnujmy to poczucie w sobie autonomii. W sobie i też pozwalajmy na autonomię innym osobom. Dlatego, że dopóki my narzucamy innym i pozwalamy, żeby inni narzucali nam, to ani oni nie są sobą, ani my nie jesteśmy sobą. Jesteśmy w ich interesie, oni są w naszym interesie i po prostu ja siedzę w twoim życiu, ty siedzisz w moim życiu, więc ja nie siedzę w moim życiu, a ty nie siedzisz w twoim życiu. A kiedy pojawiają się kontrowersyjne tematy, to potraktujcie je jako okazję do nauczenia się czegoś nowego. Albo potraktujcie to jako okazję do tego, okej, co się we mnie zadziewa, kiedy ja słyszę takie kontrowersyjne rzeczy. Co ja czuję, czego ja się boję, że co? Co ja stracę? Ja pamiętam, jak wiele, wiele lat temu kiedyś usłyszałam coś, co mnie bardzo poruszyło. Ja byłam wtedy bardzo wierzącą osobą, chodziłam do kościoła. To było dla mnie bardzo ważne. I ja kościoła nie neguję. W pewnym momencie mojego życia bardzo mi wspólnota dominikanów pomogła. Bardzo. To był okres czasu, kiedy ja naprawdę przechodziłam trudne momenty w życiu i siedzenie o 7 rano na roratach to było chyba jedyne, co mi wtedy pomogło. A teraz siedzę w naturze. Teraz inne rzeczy do mnie przemawiają. Inaczej teraz pewne rzeczy widzę. Co nie znaczy, że sobie czasem do Biblii nie zaglądam. Ja wiem, że to dziwnie brzmi. Kontrowersyjnie. Zauważ, co się w tobie zadziewa, jak to mówię. Dlatego, że my mieliśmy tak wrzuconych wiele rzeczy, że my nawet tego nie kwestionujemy. My nie mamy tego odrzucać. My nie mamy tego negować. Co gdybyśmy po prostu tylko zaczęli się przyglądać. Zauważać. Nic nie jest tylko dobre ani złe.
Wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo subiektywne. A w naszym kraju kwestie na przykład religii są bardzo sprzężone w ogóle z patriotyzmem, z polskością, z naszym wychowaniem, z naszą tożsamością. I nie róbcie sobie krzywdy poprzez to, że wszystko odrzucicie. Ja też tak wszystko odrzuciłam, a później Pan Jezus zapukał do moich drzwi. No, wiem, że to dziwnie brzmi. Ale przekaz, który zostawił, ma w sobie tak wiele mądrości. Może nie o wszystkim jest w Biblii. I tu jest ten problem. I nie wszystko było zinterpretowane tak, jak on o tym mówił. Ja tak uważam. Ja tak uważam, taka jest moja prawda. To było interpretowane też przez osoby, które później to zapisywały. Ale to jest do odkrycia dla Was, dla każdego z Was. Ja muszę być w zgodzie z sobą. Ja muszę mówić o tym, co mnie porusza, co jest dla mnie prawdziwe. Jeśli tego nie będę robiła, to te filmiki są o dupę rozbić. I wiele rzeczy, które mówię, są bardzo kontrowersyjne. Mogą bardzo wiele Was poruszyć. Mogą wręcz sprawiać wrażenie, że Was obrażają. Przyjrzyjcie się temu. To jest ważne. Dlatego, że ja na przykład nauczyłam się tego, że kiedy na przykład mnie ktoś krytykuje, to zadziewają się dwie rzeczy. Jeśli ja tak świadomie na tą krytykę popatrzę, to albo ja się mogę z tej krytyki czegoś nauczyć, albo wręcz ta krytyka mnie karmi, że ja jeszcze staję się silniejsza w moim przekonaniu. Więc nie bójcie się trudnych tematów. Nie bójcie się krytyki, nie bójcie się tego, że ktoś, kogo szanujecie, albo kto coś dla Was znaczy, zaczyna mówić o rzeczach, które z Wami nie rezonują. To jest trudne, ja wiem. Ja też wiele razy, jak posłuchałam na przykład swojej mentorki i coś mówiła, i miałam taki, co? Ona tak myśli? Nie, proszę, ja myślałam, że ojej. No. I to jest taka nasza dziecięca potrzeba, wydaje mi się, jeszcze z dzieciństwa. Kiedy nasza mama i tata byli tym największym autorytetem i potem przyszedł czas, kiedy zaczęliśmy zauważać, że nie do końca to, co mówią, to ma sens. Nie do końca to, co mówią, zgadza się z nami. I to jest bardzo trudny okres czasu. No. I zaczynamy się wtedy buntować. Ale zanim się zaczynamy buntować, to jest taki moment załamania światopoglądu. To się często zadziewa u dzieci 8-9-letnich. Obserwujcie to. 8-9-latki przechodzą tak zwany Rubikon. O tym pisał Steiner. Świadomość dziecka zaczyna się zmieniać, dlatego że on wychodzi z tej takiej przestrzeni dziecka, bajek, nadnaturalnych rzeczy, że wszystko jest poukładane. Zaczyna wiele rzeczy kwestionować samo z siebie. Wiele rzeczy zaczyna nie rozumieć. A dlaczego w naszej rodzinie jest tak i tak? A dlaczego nie jest tak, a tak? I bardzo często, kiedy my zaczynamy się budzić, kiedy zaczynamy widzieć, że nasze życie nie działa, to jest ogromny strach, dlatego że nasza tożsamość jest zbudowana wokół pewnej ideologii. I kiedy ktoś na tą ideologię zaczyna Ci rzucać światło i zaczynasz widzieć więcej, może się pojawić ogromny strach. Co? Ja mam to teraz stracić? Przecież to jest wszystko, w co ja wierzę. I to jest trudne. Dlatego dajcie sobie na to czas. Ja też tak miałam w swojej podróży, że stopniowo rzeczy odpadały, po to, żebym ja mogła w sobie sami odnaleźć tą moją prawdę. I to dotyczyło i filozofii różnych, i religii, i układu w mojej rodzinie. Po kolei te wszystkie światy zapadały się jeden po drugim. Ale nie po to, żeby mnie pochłonąć, tylko po to, żebym ja mogła zadać pytania od siebie, jak ja to widzę. I wcale nie musiałam tego wszystkiego zanegować, po prostu mogłam wreszcie spojrzeć na to świeżym okiem. I wtedy mogę z tego dziedzictwa czerpać. Bo ono nie jest złe. Ono nie jest głupie. Tam są skarby, tam są perełki.
które na nas czekają, perełki, które z nami rezonują, perełki, które nam pomagają tą autonomię wewnętrzną budować. Także no, ta ścieżka samopoznania nie jest łatwą, prostą ścieżką, jest trudną. Napotyka się wiele niespodziewanych, niezaplanowanych rzeczy, ale jest bardzo ścieżką satysfakcjonującą i taką, że z czasem człowiek coraz więcej czuje w sobie takiej pełni, integralności, swobody. Przestaje się tak bać o to, co się stanie, o to, co inni pomyślą. Zakochuje się sam w sobie. Ja nie wiem, czy można być bliżej Boga, bliżej absolutu niż to. I pamiętajmy, nawet w religiach jest powiedziane, że Pan Bóg dał nam prawo wolnej woli. Także szanujmy ją w nas i szanujmy ją w innych ludziach. My się nie musimy we wszystkim zgadzać, ale nie odbierajmy sobie prawa do szacunku, nie odbierajmy sobie prawa do dialogu, dlatego że możemy się z niego bardzo wiele nauczyć. I bardzo często podłożem tego, że ktoś wierzy w coś innego niż ty, jest lęk, jest strach. Zwłaszcza jeśli to jest totalnie inne niż twój światopogląd. Bardzo często pojawia się strach. Także dajcie sobie przestrzeń na to, żeby z tym pobyć. I patrzcie też na ludzi, na ich owoce, jak oni żyją. I o tym mówił też Jezus. Po owocach ich poznacie. Dla mnie nie jest istotne, czy ktoś chodzi do kościoła, tylko jaki on jest w życiu. Jakim on jest człowiekiem. Co on sobą reprezentuje tak naprawdę. Jak on się odnosi do dzieci, do żony. Jeśli to jest kobieta, do męża. Jak u nich jest w domu. Czy ta osoba jest sobą. Czy ona realizuje dary, z którymi przyszła? To jest owoc. To jest owoc. Natomiast pozorów, kochani, pozorów w naszej kulturze my mamy mnóstwo. I wkręcania sobie też mamy mnóstwo. I przyszedł czas, żeby naprawdę zacząć zadawać pytania, kwestionować. I to, że będziecie kwestionować, to nie znaczy, że nie okazujecie szacunku. Absolutnie. Okazujecie wtedy szacunek sobie, swojej integralności. I zobaczycie, że wtedy będziecie mieć więcej wyrozumiałości i empatii dla innych ludzi. Natomiast pozory będą was zawsze trzymać w więzieniu iluzji. Nigdy z niczego was nie wyswobodzą. Także idźcie za głosem serca, wsłuchujcie się w to, co was prowadzi, a prowadzić was może naprawdę przez różne rzeczy, przez różne sytuacje. I też nie trzeba robić czegoś takiego, że wierzysz tylko w to, albo wierzysz tylko w to, albo tylko w to. Ja to się w ogóle chyba nazwę eklektykiem, bo ja swoją jakąś tam życiową dewizę ciągnę z tak różnych kultur, filozofii, doświadczeń. Dlatego, że ten nasz świat jest tak obfity. Jest tyle różnych rozwiązań. Jest tyle różnych podejść. Tyle się możemy od siebie nawzajem nauczyć. Kurczę, tyle się możemy od siebie nawzajem nauczyć. Nic nie jest białe ani czarne. Nic. A jeśli się czegoś boisz, to zadaj sobie pytanie, dlaczego. Ok? Także przytulam mocno. I co? No i życzę wam tej odwagi. Odwagi w zaglądaniu w tematy trudne, do zaglądania w cień. No, po to, żeby odzyskać siebie. Bo to życie, kiedy człowiek odzyskuje siebie, jest naprawdę zupełnie inne. Jest pełniejsze, radośniejsze, łatwiejsze, po prostu łatwiejsze. No.
przynosi dużo darów ze sobą. Także to by było chyba na tyle. Dzisiaj się trochę rozgadałam, ale co tam, jest święto. A ja lubię mówić, zwłaszcza o tym, co mnie porusza. Że pozdrawiam Was bardzo ciepło. Do usłyszenia.